Ziomeczki, mamy to! Udało się dotrwać do wielkiego finału Redukcja Daily Vlog! Jutro, 13:00, wielki finał! Wow, to już jutro? Tak naprawdę nie sądziłem, że nam się uda. No ja to samo, miałem wielkie wątpliwości. No to teraz jedno pytanie. Kto to zrobi? Który z nas to zrobi? Stary, ja muszę gotować na święta, muszę tu z przodu, muszę to wszystko zrobić. Myślisz, że to się samo zrobi? Dobra, rozumiem. A wy, bliźniaki? My robimy wielkie podsumowanie kolejnego dnia. I opowiemy, jak zmieniała się forma. To kto zrobi ten challenge? Chyba wiesz, do kogo musimy się zgłosić. No chyba nie on. Nie, tylko on da radę. Tak! To musi być z taryfy! Dobra, więc słuchajcie, na liczniku mamy 15 tysięcy kroków, więc kardio dzisiaj nie musimy robić! Dawajcie, nachrywajcie ten stół, lecimy ten challenge! Oluj, człowieku, węgle węższy! O kurde, z taryfy wrócił! Siemanowie, Red Surfing Chef. Dzisiaj, jak widzisz, po tule mamy ostatni przedświąteczny odcinek. Już jutro jest wielki finał. Jest z nami dzisiaj specjalny gość. Pokaż się, Ciomek, pokaż się. I dzisiaj będziemy kompletować świąteczne zamówienie. Jeszcze się upewnię. To już jutro! Już jutro wielki finał. 24 grudnia 13:00, wielki challenge, a później wielkie podsumowanie 25 grudnia o 13:00. Ale dzisiaj jest wtorek. Piątek jest... Wigilia. A my ten odcinek wrzucamy w czwartek, więc życzymy ci wszystkiego dobrego. Jingle bells, dużo zdrowia, życzę im. Życzę im coś. Dużo prezentów. Żebyście przyłapali świętego Mikołaja na oczach i przywiązali go do krzesła i wymusili cały worek. Zróbcie tak, Mikołaj do krzesła i dawaj prezenty, ziomek. Dzisiaj robimy sobie świąteczny zestaw z McDonalda. Chyba takich nie ma, ale spróbujemy sobie to zrobić i podjeżdżamy i bierzemy sobie... Cheeseburger z piernikiem. Bierzemy cheeseburgera z piernikiem. Podjeżdżamy pod Maka i bierzemy... Nie, a wiesz, że dzisiaj rano byłam w Maku? Co ty gadasz? Na śniadanie. Ty całe dni jesz w McDonaldzie? Nie, już może rzadko. Nazwiemy tak ten odcinek. Tak się składa, że jesteśmy już pod McDonaldem, więc podjeżdżamy pod Maka i mówią nam: McDonald's, spotkajmy się, yeah. Wow, wyciągnąłem czegoś strunę. Bierzemy dwa zestawy. Właśnie, byliśmy na wrotkach. Pierwszy raz w życiu jeździłem na wrotkach. Ja trzymałem się balustrady. W ogóle dawaj znać, czy chcesz luźne wstawki we filmach, tak jak na przykład jeżdżenie na wrotkach. Interesuje cię to, czy nie? Dawaj znać. Bierzemy dwa zestawy, ja biorę swój, ty bierzesz swój. Składamy po prostu świąteczny zestaw i oceniamy je na chacie. Kto zrobił lepszy świąteczny zestaw? Ale kilka tych zestawów. No nie no, jeden twój, drugi mój. Dwa zestawy. Ty na przykład sobie, nie wiem, co byś chciała? Jaki według ciebie jest świąteczny zestaw? No wybierasz, co chcesz. Ja postawiłem na to, po konsultacji z pewną mądrą osobą, z tobą, stwierdziliśmy, że chyba najbardziej świąteczny jest drwal, bo jest w okresie świątecznym tylko i z żurawiną jest takim świąteczną chyba. Ja chcę cheeseburgera bez cebulki i ogórka, frytki, nuggets, co jest w ofercie? Nie wiem. Co jest w ofercie? Coś do picia weźmiesz. Coś do picia chcesz? To może Happy Meal'a ci wezmę. Tak. Ogólnie będą dwa zestawy i teraz... Proszę chwileczkę zaczekać. Aha, okej. Okay. Chwilę czekamy, to zostaw łapkę w górę dla zasięgu tego i filmu. Słupka. Patrz to. Bo chcemy dobić do... Zrób smutną minkę. 300 tysięcy subów się zbliża. Ziomek, dobijemy 10 koła łapek po tym filmie. Zrób smutną minkę, jeszcze raz. Wymuś łapki, proszę. Proszę złożyć zamówienie. Dobra, więc poprosimy tak. Będą dwa zestawy. Pierwszy to będzie Happy Meal. I już pani mówię z czym. Zamówienie zgadza się na mieszanie? Zgadza się. A ile ty kosztuje? 80 zł. A wiesz, że dzisiaj płacisz ty? Ja nie mam pieniędzy. No to idziesz zarabiać do McDonald's. No to musisz oblecieć zmywak. No mam pieniądze, ale w chacie. No dobra, to tym razem postawię ja. Dobra, to my już mamy nasze zestawy prawie gotowe, tylko czy teraz wracamy do chaty, żeby je tobie przedstawić, ocenimy sobie to wszystko. I teraz w tym momencie napisz, jaki według ciebie byłby idealny świąteczny zestaw z McDonalda. Jestem ciekaw. Dowolna twoja twórczość będzie tutaj doceniona i zrobimy tak, że wybierzemy sobie trzy najlepsze zestawy i pokażemy je w odcinku. Komentarze pokażemy w odcinku. I napisz, czy masz aparat na zęby. Nie musisz tego pisać. Tak, musisz. Ale zrobimy przejście na twoją dłoń. Wtedy wygrasz 20 tysięcy robuxów. No to chyba, że chcesz robobuxa 20 koła wygrać, napisz. Dawaj, dotykaj. Wow, jesteśmy. Mamy dwa zestawy. Zaprezentuj swój. Najpierw ty. Co ty robisz, ciomuś? Ty pierwszy. Ja pierwszy? Aha. Dobra. U mnie jest tak, jak już widzieliście albo i nie. Ty, a gdzie są McFlary? A szukali cię. Zabawiałem, nie? Nie ma McFlarów, ty. A paragony są? Oszukali wuja. Będziemy musieli znowu jechać pół godziny do McDonalda. Na paragonie McFlary były i to, McFlary kosztowały 8,90. Nie ma McFlarów moich, jest tylko kawa, czeku, chia i latte. Czyli zaprezentowałbym ci jeszcze McFlary Twix, bo w moim zestawie były McFlary Twix. Według mnie najbardziej świąteczna bułka, jaka jest teraz w Maku, to jest drwal z żurawiną. Patrzcie to. Tak się prezentuje drwal z żurawiną. Mamy ser, zapanierowany, mięso. Chcesz spróbować też? To na pół. Chcesz nie, też? Ja dziękuję. A mogę ci dać pół?
Nie chcę. Ja oprócz tego, że mam dzisiaj testowanie zestawu maka, to mam jeszcze dzień jedzenia tylko pół porcji. Już short chyba z tego był. Albo będzie, bo nie pamiętam w jakiej kolejności. Chyba jutro będzie taki short. Dobra, uwaga, przekrajamy go na pół. Ostatnio byliśmy w KFC, dali nam inną bułę. Ja tam nie wiem, bo ja nie byłam z tobą. Ja byłem wtedy sam. I nie wydali nam... nie denerwuj się, ja to tak kiedyś był w sklepie. Kupił 3 mandarynki, a pani mu naliczyła 15 mandarynek i musiał wracać do sklepu. Co ty powiesz? To ja chyba wrócę do tego maka. Tak się prezentuje mega drwal żurawinowy. Tak się prezentuje, ja dziękuję. Dobra. Ja na chomikowej diecie jestem, no to nie wiesz co. Co to jest chomikowa dieta? 3 posiłki w dniu. Połowa drwala. Dobrze, jest ten drwal. No plusy nie jest do końca, zaraz się dojesz. Tylko plusy robi dalej. No dobra, robię to dalej. No połóż, jak ja będę... Zrazem. No nie wiem, to. O, obludziłam to, widzicie? Bo rozwalić bułę, ziomek. Ej, rozwaliłem bułę. Więc sorry, że nie wytrzymałem, ale byłem tak głodny, bo ogólnie były makrosy ograniczone, mega cię. Samoluci! Jeszcze mamy do tego oczywiście frytki. One są duże, czyli mamy powiększony zestaw drwala. Okej, okay, bo ja mogę kopujesz. No i miały być teraz oczywiście te McFlurry. Chciałem zrobić stary patent moczenia frytek w McFlurry, ale nie ma McFlurry, bo mi nie wydali. Mamy coś takiego jak kawa, chai latte. Chai latte to jest nic innego jak kawa z dodatkiem korzennych przypraw z cynamonem i spienione mleko. W środku tak się prezentuje, ma bardzo fajny aromat i dostaliśmy tu informację, że mamy dodatek białego cukru. Tylko ciekawe, czy on jest w środku, czy po prostu był tam. Do mojego jeszcze zestawu była dołączona kolka zero. Dawaj, pokazuj swój. No więc tak, zaczynamy od frytek. Małe masz? Aha. Pokaż. Małe frytki dla małego ziomka. Mamy szmateczkę. To jest oczywiście papierowa. Tu jest soczek Madonna pomarańczowy. Bardzo dobre, ale zimne. Tu mamy cisa. A jakiego powiedz? Bez cebuli i ogórka. Czyli... piękny. Powąchajcie se. Nium, nium, nium. Dawaj znać, czy ładny cis i czy zdążyłeś powąchać. Mogę jeszcze raz, jak ktoś mnie znowu. Ja będę musiał pokazywać całego odcinka na jedzeniu. Zaraz się dojem. Dobra. Potem mamy takie coś. Ej, masz karty Pikachu. W środku są kolejne frytki. Twój zestaw chyba będzie lepszy. Jabłuszka. Jabłuszka masz też pokrojone? Masz pokrojone jabłka w środku, czaisz? Tutaj są nuggetsy, 4 nuggetsy. Wow. Testuję nuggetsa. Wyba, ale ja wszystko ci zbęd. Okrasuję drugie frytki. Smakują tak, jak to są poprzednie. Popisem może, Jamuś. Czekaj, rozłożymy ci ketchup. Tutaj Pokemony. Nigdy nie miałam takich. No ładne. Ej, tu masz karty Pokemon, czaisz? Są takie naklejki. Patrzcie. Naklejki jest Pokemon taka... ładne. Ale fajne, w kit. Jest takie coś, nagrywanie filmików. Jest. Tutaj są... labirynt. Można się rozwiązać. Labirynty macie w tym, no. I gdzie są moje McFlurry, ziomki? Tutaj są karty. Opening, patrzcie to. Tak się prezentują karty Pokémon. I teraz otworzymy je tak, czekaj, tak oficjalnie. Wielki opening kart Pokémon. Ja tak ładnie otworzyłem, a i tak poszły. To są takie karty, widzisz? Błyszcząca, patrz to, rzadka karta, jak on się nazywa? Sobel. Chamski wodny Pokémon. I na ziemi, Sniwi. Pokaż. Ej, spada, ja im oczywiście pokażę. Oczywiście powtórka, bo i mam już taką jedną. Sniwi, patrzcie to, Sniwi. Powtórka. Olu, to dwa na petardzie są. A mogę ja im pokazać tą jedną? Squirtle, dawaj znać, czy to jest jakaś rzadka karta? Wszystkie karty miały 60 życia. Czy ty coś jeszcze masz w tym zestawie? Czyli tak, podsumowując, dwa razy frytki. Teraz trzeba testować jabłuszka. A jeszcze testujemy jabłka. Są bardzo klasne, to mi się podoba. W twoim zestawie były dwa razy małe frytki, jabłuszka, nuggetsy, cheeseburger bez pikli i bez cebuli i soczek pomarańczowy. A w moim zestawie była cola zero, kawa cynamonowa, burger drwala, frytki duże. Miały być jeszcze McFlurry, ale ich niestety nie dostaliśmy. Kurde, no to teraz dawaj znać, który zestaw lepszy, Zuzi czy mój? Dawaj znać, napisz. Dobra, a gdzie będzie smaczek, to będziemy jeść. Masz smaka na maka? No. Dobra. I tym wesołym, świątecznym akcentem kończymy ten odcinek. Pamiętaj, że jutro, 24 grudnia, 13:00, wielki finał o 13:00, challenge, 17 tysięcy kalorii ponad i później podsumowanie. A ja jutro idę, wiesz co, na bazę! I wstajesz o 6, tak? Mhm. Dobra, ona musi spać. O 5. Cześć. Nie wyłączę, ja cię pokażę, to na ketchupka i to się robi na frytka. Do blant. Kup koszulkę ziom, zamów dzisiaj ją, jom jom, jom 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 jom. Zamów bluzę swą, załóż potem ją, jom jom, jom 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 jom.